Witam w kolejnym odcinku, kolejny kałaszek, kolejny taktyczny kałaszek, ale tym razem nie od Cymy, a od Jingonga. Zobaczmy, cóż Chińczyk wrzucił nam do pudła. Specjalnie nówka sztuka paśnie odpakował. To nie robi takiego wrażenia. Gruba ulotka, znaczy katalog, to przecież ciekawie, bo na szweczkę ma pan z napisem US, tak bardzo rosyjsko. Ultrasowiet. Ultrasowiet Army. jeszcze folię dał Chińczyk, ale super. Dobra, tu mamy kałaszka naszego. Tu mamy kluczyk do nakręcania magazynków, co zaraz pokażemy. Paczkę kulek, szacun, bo wiadomo przynajmniej jakie. Dwójeczki. Magazynek plastikowy wafel. High cap oczywiście, czyli z 500 pojemności będzie miał. Tutaj kluczyk do ustawiania muszki. Chwyt taktyczny składany. Paseczek, zapewne jest to pasek taktyczny. Stokowa batka standardowa dla Jingonga, czyli Nimh o pojemności 1100, 8.4, a więc nic specjalnego. Ale jeżeli byście chcieli używać tej stokowej batki, to dokupcie sobie lepszą ładowarkę. No tutaj w komplecie ładowarkę dostajemy, ale ona jest znacznie gorszej klasy niż te batki. Więc albo do tego dokupcie lepszą ładowarkę, albo najlepiej kupcie po prostu lipo. My do testu będziemy używali lipo, jak zwykle. Paseczek, który jest chyba tutaj pełni rolę zawieszenia taktycznego. No i oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, czyli silikon. Więcej silikonu. I wycioły. A tu mamy kałach. Chińczyk go zapakował, więc to, co nas nie interesuje, do filmu odkładamy albo oddajemy Prosiowi. Także kałaszek. Kałaszek jest to konstrukcja dość znana, jest bliźniaczo podobny do kałaszków Cymy. Z tym, że robi go inna firma i prawdopodobnie inna fabryka, no co wskazuje troszeczkę różnica w kolorach tych kałaszków. Myślę, że bebechy i wszystko standardowo jest bardzo podobne do Cymy. I myślę, że na pewno nie jest gorsze, więc jeżeli ktoś się będzie zastanawiał, czy Cyma, czy JG, to nie ma tutaj wielkiej różnicy jakościowej. Podobnie jest to wykonane, podobne części są z tworzywa sztucznego. Właściwie to taki klon Cymy, albo Cyma to klon JG. Trudno tutaj powiedzieć, kto pierwszy zaczął robić te kałaszki. Czy kto pierwszy zaczął zżynać z Tokio Marui. Jedźmy więc od tyłu. Mamy tutaj kolbę. Kolba jest wykonana z tworzywa. Różnica między tą kolbą a kolbą cymową jest taka, że tutaj to tworzywo jest pokryte jakby taką gumą, czymś gumowatym, więc jest to dość taka faktura matowa, ale całkiem przyjemna w dotyku. Myślę tylko, że z jakimś dłuższym okresem używania będzie się trochę ścierać i wybłyszczać w niektórych miejscach. Z tyłu mamy klapę i mimo, że mamy tutaj dwie śrubki, dokładnie tak jak w Cymie, to dokładnie tak jak w Cymie ich nie odkręcamy. Aby dostać się do baterii, przesuwamy tą klapkę w dół i wyciągamy. W środku mamy oczywiście bezpiecznik na kablu i wtyk typu mała tamia. Jak już otworzyłem,
to zakładam do środka batkę. Oczywiście my używamy LiPo, TM Energy, a jeżeli już chcecie używać LiPo, pamiętajcie, że musicie dokupić też ładowarkę do LiPo. Nie możecie używać do tych baterii ładowarki z kompletu. Więc od razu wyładuję batkę. Tutaj JG zrobiło tyle fajniej. Się jedna odkleiła. Że w środku JG dało takie pianki. Akurat się trochę odkleiło, ale to kawałek taśmy dwustronnej. I są one o tyle fajne, że dzięki nim nie lata tak bateria, ponieważ to jest dość dużo miejsca na baterię. A mamy już czasy baterii LiPo, które nie są szczególnie duże. Więc normalnie ta kostka latałaby strasznie. A dzięki tym piankom trochę mniej klekocze. Zaraz zresztą sami zobaczymy. Trochę mniej jednak. Mamy podpiętą batkę. Kolba oczywiście jest wykręcana tymi śrubami. Natomiast po jej zdjęciu nie będzie to super krótka wersja, bo zostaną Wam dwie metalowe prowadnice. Chwyt taktyczny, czyli troszeczkę zmieniony w stosunku do tej stokowej wersji tych kałaszków, jest taki bardziej przystosowany do ręki. Jest to chwyt, gdzie mamy wyszczególnione palce. I przyznam, że akurat chwyt jest dużo wygodniejszy od stokowego. Mi osobiście leży fajnie. Mimo, że jest to dość tani karabinek, chwyt jest bardzo fajnie pomyślany, bo jak widzicie, profilowania są pod palce, ale są z dwóch stron tak samo. Czyli zarówno dla strzelca lewo, jak i praworęcznego będzie to tak samo wygodne. Tutaj mamy wajchę do zrzucania magazynka, oczywiście znaną z całej rodziny AK. Tutaj selektor ognia, czyli ogień ciągły i na sam dół ogień pojedynczy. Jak to w kałachu, nic szczególnie dziwnego. Po odciągnięciu dźwigni przeładowania, widzimy tutaj, nawet się trochę zatrzymuje, widzimy tutaj regulację chopka, widać? I tutaj sobie przesuwacie, regulując hop-up. O tyle fajne, że widać tutaj, że komora jest metalowa, aluminiowa i ten dynks do przesuwania, jak i zresztą chyba tak, jak i całe ramię, jest również metalowe. Także plusik dla Jingonga. Komora jest tworzywa, cała. To jest tylko ramię metalowe. Dobra. No więc jak tu Paś powiedział, jednak ramię jest tylko metalowe, komora fakt jest plastikowa. Tak, nawet widać. No więc dobra, więc nie jarajcie się, metalową komorą nie ma. Pokrywa zamka. Tutaj w innych modelach mogłaby być bateria, a tutaj... Tutaj JG dorzuciło rurkę. Nie do końca wiem po co, bo gdyby to miał być dociążnik, to powinna przynajmniej mieć coś w środku. A tutaj mam po prostu aluminiową, pustą w środku rurkę. Nie wiem, co sobie Chińczyk myślał, dając takie dociążenie, ale macie gratis rurkę, z której możecie coś zrobić. Jak wymyślicie, co można z niej zrobić, to wpiszcie to w komentarzu. Z drugiej strony zaczep do pasa taktycznego, do zawieszenia. Zaczep jest dość pewnie wrzucony pod jakby body do środka, więc jest mocny. Tutaj w przeciwieństwie do tych zupełnie tanich replik nie trzeba się martwić o to, że nam się to ucho ujwie. Jedziemy dalej. Mechaniczne przyrządy regulowane. Oczywiście tutaj są jakieś nastawy, ale nie mają one żadnego znaczenia. I o tyle fajnie, że tutaj mamy ten taktyczny front grip z szynami miejsc, czyli mamy górną szynę, na którą możemy sobie wrzucić kolimator, co zresztą oczywiście zaraz zrobimy, boczne małe szynki i dolna szyna, tak aby założyć tu sobie chwyt przedni, który dostaliśmy w komplecie. I druga część zawieszczenia. Ucho również jest metalowe, chyba nawet stalowe, o ile pamiętam, więc również tutaj nie ma strachu, że na zawieszczeniu nam to gdzieś spadnie. Metalowa lufa zewnętrzna i urządzenie wylotowe, które możemy sobie odkręcić, zdjąć. Mamy tutaj wtedy gwint 14 mm. Można sobie wrzucić tłumik, który jest po nic, albo wrzucamy tłumik i w środku chowamy długą lufę precyzyjną, co w wypadku taniej repliki nie do końca pewnie jest super pomysłem, ale możemy tutaj dokręcić tracer i strzelać sobie fajnie na nockach świecącymi kulkami. Tu gdzieś pojawią się linki do tego, co to jest tracer i jak strzelają fajne świecące kulki. Wracając do kałaszka, mamy już załadowaną baterię. Teraz przejdźmy do magazynka.
magazynek, klasyczny high cap, a więc otwieramy klapę, sypujemy kulek na bogatości. Tak jak mówiłem, około 500-600 kulek. Przyznam, że chyba jakoś szczególnie dokładnie nikt tego nie liczył nigdy. Może wam się będzie chciało. Sypiemy na bogato, żeby wam coś ciekawego pokazać. I teraz tak, możemy albo podkręcać standardowo tym kółkiem na dole, ale jak wiecie, ona nie za duży ruch ma, jeżeli nakręcamy je paluchem, a więc trzeba trochę się namęczyć. A jeżeli ktoś jest leniwy, ja jestem, to po to Jingong daje taki kluczyk. Wkładamy go sobie tutaj i nakręcamy. I teraz zobaczcie, o ile większy ruch robimy jednym ruchem ręki. A teraz zobaczcie, jak to podkręcam palcem. Więc widzicie, że idzie to dość oporowo w ten sposób. Natomiast tutaj zobaczcie sobie, ile musielibyście się nakręcić paluchem od dołu. Tu praktycznie całego high cupa. Znaczy to, co da się nakręcić na maksa, to nakręcacie już z palucha. Trzeba by jechać z parę minut. To źle zabrzmiało. Słuchaj. Dobra. Chwyt przedni. Chwyt przedni jest składany. Jest to całkiem fajny chwyt, pasujący do kałaszka. Tematycznie i w ogóle bardzo fajny chwyt. Jak biegałem z kałaszkiem, to chyba mój ulubiony. Ponieważ można go złożyć. Nie trzeba zawsze biegać z tym chwytem. No zaraz zresztą wam to pokażę. Plus jest też taki, że mamy to zwykły śrubokręt. Nie musimy szukać żadnych kluczy, zwłaszcza że Chińczyk różnie ma ze zmiarówką tychże. Mam tu zwykły, płaski, duży śrubokręt, bez wydźwiania. Pamiętajcie, że chwytu nie zakładamy za blisko, ponieważ magazynek w kałachu wyciągamy pod kątem, więc żebyśmy tym magazynkiem potem nie zahaczali. Myślę, że tu już będzie maks. Jeżeli nie chcecie używać chwytu, składacie go i nadal możecie używać tego do trzymania tutaj kałaszka. Magazynek wpinamy. Tak jak mówiłem, dlaczego nie zakładamy chwytu zbyt blisko? Ponieważ jeżeli będzie bliżej, to będzie wam blokował magazynek w czasie wymiany. Dobra, mamy chwyt przedni, mamy założoną batkę, mamy załadowany magazynek. Paziu przygotował trochę gadżetów, które mam na to założyć. Więc weźmy się za zakładanie tego. O, jedna ważna rzecz, o której tym razem wam powiem. Jeżeli ktoś będzie pytał, a pytają cię ciągle, o tunik. To jest tania replika, nie ma za bardzo sensu ładować tutaj dużej kasy w tunik. Natomiast jest jedna rzecz, którą warto zrobić zawsze. Prawie zawsze, chyba że kupujemy karabin G&G. Jest to zmiana gumki hop-up. Gumka hop-up w tańszych, zwłaszcza replikach, jest zakładana maszynowo. Nie jest to zbyt dokładne zakładanie tejże gumki. A i te gumki to jest taka trochę słaba część, więc nawet tania replika z dobrą gumką hop-up będzie miała sporo lepsze wyniki. I założenie takiej dobrej gumki może wam dać lepsze wyniki niż zmiana sprężyny na mocniejszą. Więc to jest taka legenda, to jest zielona gumka firmy G&G. Jest to gumka, która właściwie spełnia pewnie potrzeby 90% z was i właściwie można ją zakładać w ciemno. Jeżeli nie macie replik, które mają powyżej 450 fpsów, to spokojnie zielona G&G będzie prawie zawsze dobrym wyborem. Gumeczka kosztuje mało, jej założenie w serwisie, który profesjonalnie to wymieni, również kosztuje niewiele, a uwierzcie mi, może to bardzo zmienić zasięgi. I to jest tak jakby najlepszy stosunek ceny, jaką wydacie na tuning, do tego, co tym tuningiem osiągniecie. To naprawdę zobaczycie gołym okiem po zmianie gumki na przykład zieloną G&G. Oczywiście jest też kilka innych dobrych gumek. Jedziemy z laserkiem. Chyba czegoś zapomniałeś.
Dobrze, lasek zakładamy na bok, na małą szynę. Szynę, szynkę. Szyneczkę. Ha! Zamortyzowałem na nogę. Prawie dobrze. Bardzo mocne. Gleby i nic mu się nie dzieje. Mamy kolimatorek otwarty z kilkoma różnymi punktami celowniczymi. I mamy zielony lasek. A nawet wygląda, że jest wycentrowany. Paziu twierdzi, że go wycentrował. Zaraz zobaczymy, czy nie łże. Łżesz? Nigdy. Jasne. Dobra, oczywiście ochrona oczu. Paziu, kamerzysto. Tak, tak. Czy to ja mam dbać o wasze BHP? Łap. Jezus Maria. Dobra. Zobaczmy, jak kałaszek strzela. Producent podaje 380 fpsów. Na pudełku podaje trochę mniej. No oczywiście zmierzymy to, ale najpierw zobaczymy, jak strzela. Jak pamiętacie, magazynek jest nakręcony. Dobra, więc jedźmy. Najpierw ogień pojedynczy. No prawie. I pyk, dziewiątka. No, Paziu, także całkiem nieźle. No dobra. Ogień pojedynczy, ogień pojedynczy. Ale to, co jest najfajniejsze. I pyk, piąteczka. Paziu, wylosuj sobie jakąś liczbę. Dwójka. Prawa szóstka. Twoja prawa czy moja prawa? Zresztą, to obchodzi. Dziesiątka. Buzaj! Zmiana magazynka! Co to za magazynek? Cyma! Cyma, midcap! Dobrze, jedziemy! Czekaj, lasuj mi się. Prawa siódemka. Za blisko szóstki nie będzie widać. No to prawa trójka. Może być. Nie słyszę! Co? Rzeźnie. No. Także jak widzicie, Jingong napierdziela całkiem zacnie. A pamiętajmy, że jest tu tylko 7 czwórka. Zresztą 11 nie byłoby chyba sensu. Tak więc, no w sumie wycpykałem cały. Ile naprawdę ma kałaszek od Jingonga? 333 fps. Czy raczej 333, jak powiedzieliby w Krakowie. No teraz 339, 331, 342, 333, 340, a więc spokojnie kałaszek mieści się w mazowieckim stoku do CQB. Kałaszek od JG wraz z baterią, niecałe 3 kg. Jak ktoś lubi kałaszki, chce budżetowego kałaszka, albo nie lubi cymy, albo uważa, że Jingong będzie miał trochę lepszy gearbox, słyszałem takie opinie, trudno mi je potwierdzić bądź zaprzeczyć, to polecamy. Kałaszek jest fajny, budżetowy, ale macie bardzo wygodny chwyt, fajny chwyt w komplecie, naprawdę ja je bardzo lubię, zwłaszcza do kałaszków. Macie front z risami, a więc możecie sobie założyć kolimator paryny gadżetów bez przerabiania, bez bawienia się wioską czy ogony i tak dalej. Więc kałaszek naprawdę zacny. Także polecamy. I to tak serio. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości.